wybieram Bluetooth. Pauling. Został sparowany. Uruchamiam PyClip. Scan Vehicle. Mają być włączone tylko Scan Vehicle i General Logs. Wybieram swój Pauling. Start. Jeżeli wszystko jest dobrze połączone, wybieram z listy samochodów mój model. Skanowanie trwa około 2 minut. Już znalazł 5 modułów. Trzynaście modułów, czyli tyle, ile znajduję w moim samochodzie. Jest błąd we wtrysku, ale to będzie już niedługo, w kolejnym odcinku. My przechodzimy jednak do tablicy rozdzielczej. Tutaj nie mamy błędów. Błędy możemy sprawdzić sobie tutaj w Davis Error. Jeżeli są, możemy ich wyczyścić. Jeżeli nie, cofam się. Identyfikacja. Możemy tu zobaczyć dostawcę, wersję oprogramowania, numer ścieżki diagnostycznej, wersję, numer programu, numer ustawienia, oznaczenie części zamiennych i kod VIN. Status systemu, napięcie akumulatora 12V, teraz spadło poniżej 12V, dlatego na desce wyświetla się akumulator rozładowany, uruchom silnik. Parametry systemu, tablica rozdzielcza. Informacje pomocnicze. Zużycie paliwa jest to 35,95 litra. Czyli, tak jak nam pokazuje teraz, napięcie akumulatora 11,81. Wydatek paliwa, samochód jest niewłączony, więc jest 0. Wyświetlanie. Minimalny poziom płynu hamulcowego, kontrolka się nie świeci. Napięcie akumulatora 12V, często będzie nam się powtarzało. 11,81. Hamulec parkingowy zwolniony. Nie wiem dlaczego pokazuje zwolniony, skoro jest zaciągnięty. Teraz go zwolniłem. Temperatura płynu 28 stopni, czyli wskazówka jeszcze się nie rusza. Ogrzewanie kierowcy, silnik jest niewłączony, więc nie można włączyć ogrzewania kierowcy. W tym momencie jest nieaktywny. Pomiary. Objętość wskaźnika, pozycja 3/4 objętości. Jeżeli wskaźnik paliwa byłby na 3/4 objętości, byłoby 54 litry. Opornik czujnika poziomu paliwa jest to w tym momencie 246 ohm. I tak dalej. Objętość położenia wskaźnika, pozycja pół 35 litrów, pozycja 5/8 objętości 46 litrów. Chwilowy poziom paliwa 13,68 litra. Tyle mamy w baku z obliczeń komputera. napięcie akumulatora jak zwykle, objętość półwskaźnika i tak dalej, i tak dalej. Wyświetlony poziom paliwa 11,99 litra. Objętość położenia wskaźnika, pozycja rezerwy jest to 4 litry. Tak jest ustawione, żeby rezerwa się zaświecała wtedy, gdy w samochodzie jest 4 litry. Przeliczając na moje obecne zużycie paliwa jest to niecałe 50 km. Przebieg i prędkość. Częstotliwość wymiany oleju jest ustawiona na 9320 mil. U mnie jest to ustawione na 15 tysięcy kilometrów. Odstęp między przeglądami w milach. Nie mam ustawione między przeglądami aktualna wartość w kilometrach. W dniach tu nie jest ustalone na mile, dlatego to się nie wyświetla. Pomiar odległości w milach 147 tysięcy przejechane. Przebieg do wymiany oleju. Wartość w milach. Dla mnie jest to nieistotne. Przebieg przed kolejnym przeglądem, wartość w dniach. 0 dni, ilość dni pozostałych do wymiany oleju 257 dni. Ilość dni między dwoma wymianami oleju 520 dni. Przebieg prędkość 23781. Zgadza się, tyle pokazuje na liczniku i taka jest wartość w programie. Przebieg pozostały do wymiany oleju aktualny w kilometrach i na programie pokazuje nam 7505. Tu jest zaokrąglone do 7600 km lub 9 miesięcy. Odstępy między przeglądami, aktualna wartość w milach nie dotyczy. Odstęp między przeglądami w kilometrach nie ma ustawionej wartości. Częstotliwość wymiany oleju w kilometrach 15 tysięcy km. Ja to wcześniej zmieniłem sobie klipem. Wracamy. To był system parametr. System konfiguracja. Jak jest skonfigurowany system, czyli nasz licznik. Jednostka zużycia europejska, czyli w litrach. Jednostka ciśnienia w oponach w barach, jednostka odległości w kilometrach, typ wyświetlacza komputera pokładowego, litry na 100 km. Chodzi tutaj o zużycie paliwa, przelicznik zużycia paliwa. Regulator, ogranicznik prędkości. Jest, po prostu jest. Funkcja SSPP. Nie jest aktywowana, bo nie ma czujników w kołach i nie jest mi ona w ogóle potrzebna. Wersja językowa, polski, język polski. Sygnał przekroczenia dozwolonej prędkości jest wyłączony. Taki sygnał jest aktywowany w krajach arabskich. Skrzynia, typ skrzyni biegów, manualna. Executing test. Tablica rozdzielcza, wyświetlanie i możemy sobie teraz sprawdzić, przetestować swoją tablicę. Klikamy na symbol, zapłon ma być włączony, silnik wyłączony, w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P lub N, w pojazdach elektrycznych odłączyć przewód ładowania pojazdu, kiedy polecenie zostanie zakończone, powrócić do ekranu usterki przed wyłączeniem zapłonu. Przeprowadźmy test. Akcept. Test został przeprowadzony i zakończony. Na wyświetlaczu pojawiła się biała kropka. Jeszcze raz. Wszystko OK. Cofamy się. Wskaźnik tablicy rozdzielczej. Execute. Accept. Prędkościomierz. Obrotomierz. Temperatura silnika. I poziomu paliwa. Wykonane. Cofamy się. Wskaźniki świetlne tablicy rozdzielczej, czyli diody. Przeprowadzamy test. Akceptujemy. Cofamy się. Wskaźniki świetlne tablicy były. Oświetlenie. Executing. Accept. Teraz widzimy podświetlenie wszystkimi diodami, czyli białą, czerwoną i żółtą na raz. Dlatego ten kolor wychodzi taki różowy. Wszystko w porządku. Sprawdzamy brzęczyk. Brzęczyk będzie nam sygnalizował dźwiękowo wszystkie dźwięki, które mogą nas spotkać w samochodzie. Execute i Accept. Cofamy się. Jeszcze raz się cofamy. I jeszcze raz się cofamy. Changing Configuration. Wersja językowa. Tutaj możemy sobie wybrać wersję językową, w jakim ma być wyświetlany nasz komunikaty na naszym liczniku. Ja nie będę zmieniał, u mnie jest język polski. Nie mam potrzeby go zmieniać. Cofam się. Typ wyświetlania komputera pokładowego. I tutaj mamy przelicznik paliwa mile na galony lub litry na 100 km. Jednostka odległości, jak się już domyślacie, są to mile albo kilometry. Też nie będę zmieniał. Jednostka zużycia mile na galony, europejskie lub japońskie. Jednostka ciśnienia w oponach, paskale lub bary. Sygnał przekroczenia prędkości, tak jak mówiłem, stosowany tylko w krajach arabskich, z nim lub bez niego. Regulator ogranicznik prędkości. Musimy podczas wymiany licznika lub jakichś rozbieżności wybrać sobie, czy samochód jest wyposażony w tempomat, czyli z, lub nie jest wyposażony, czyli bez. wracamy. Programowanie VIN. Z tej aplikacji scenariusz jest niedostępny. Pomiar odległości. Scenariusz jest niedostępny. Pomiar odległości w milach. Scenariusz jest niedostępny. Reset. Reset kasuje nam wszystkie usterki samochodu. Tak samo jakbyśmy w tym momencie wybrali sobie Device Error. Nie mamy usterek. Tak samo możemy wejść sobie tutaj. Reset. Pamięć usterek. Wyegzekwować. Zaakceptować. Kasowanie usterek przebiegło pomyślnie. Respons 0,54. Cofamy się. Extra information. Tablica rozdzielcza. Wymiana oleju. I tu prawdopodobnie chodzi o to, że moglibyśmy sobie tą wymianę oleju skasować. Tak się domyślam, ale nie jestem pewny. Ale tą wymianę oleju możemy sobie skasować manetką przy kierownicy. Więc wychodzimy. Extended Command Set. I w tym momencie jest kilka rzeczy. Wywołujemy ponownie brzęczyk. Wskaźniki tablicy rozdzielczej. Tak samo. Cofam się. Wskaźniki świetlne, czyli to jest praktycznie to samo, co do tej pory przerobiłem. Cofam się. Oświetlenie. W tym samym czasie nie widać tego na wyświetlaczu, ale jest podświetlane zegary. Mam trochę za widno i tego nie widać, ale zegary powinny być w tym momencie podświetlane. Symbol, czyli pojawi nam się te kółeczko. Ustawienie parametrów modułu elektronicznego. Zresetowało nam licznik, czyli przywróciło ustawienia fabryczne. Typ wyświetlacza komputera pokładowego. Tak jak mówiłem, w to nie będę wchodził. Wersja językowa. Nadal mamy to samo. Jednostka ciśnienia w oponach. To samo. Kontrola toru pojazdu. Tutaj programujemy, czy jest z kontrolą toru pojazdu, czyli ESP, czy bez niej. Jednostka zużycia. Było. Typ skrzyni biegów był, tylko że tu mamy, możemy sobie wybrać, czy mamy skrzynię manualną, BVA, CVT i zautomatyzowana SM. Regulator ogranicznik prędkości, z nim lub bez niego. Sygnał przekroczony dozwolonej prędkości, tak jak było. Ustawienia parametrów modułu elektronicznego. Wywołajmy. Teraz na pewno licznik się wykasował. Skasował nam się cały licznik. Jak widzicie, przegląd jest już wykasowany do zera, czyli 15 tysięcy km i 18 miesięcy. Średnia prędkość wykasowana, przejechane kilometry wykasowany, zasięg wykasowany, aktualne zużycie, średnie zużycie wykasowane, zużyte paliwo wykasowane. Jest to przywrócenie ustawień, taki restart licznika. Pamięć, usterek nie mamy. Wróć. Wymiana oleju niedostępne. Konfiguracja automatyczna niedostępne. Także musimy ręcznie konfigurować. Kopia niedostępna. Zapis WIN niedostępny. Parametry, zerowanie parametrów, to będzie coś podobnego. Wymiana oleju jest ustawiona na 15 tysięcy km. Nie mamy podglądu. Częstotliwość wymiany oleju w kilometrach. Aktualizacja wskazań licznika przebiegu. Gdyby to sobie działało, w tym miejscu moglibyśmy sobie swój licznik przebiegu zmieniać. Niestety jest funkcja wyłączona. Pomiar pomiędzy wymianą oleju, pomiar odległości w milach, scenariusz niedostępny, odstęp między przeglądami niedostępny, jest ustawiony już. Przebieg przed kolejnym przeglądem niedostępny. Pomiar odległości w kilometrach. Scenariusz jest niedostępny. W ten sposób przerobiłem całe menu licznika, znaczy się tablicy rozdzielczej w samochodzie.